Krośnianie po raz kolejny pokazali, że mają wielkie serce. No, fajna atrakcja dla dzieci, a też możemy pomóc zarazem chorym dzieciom. Podczas drugiego pikniku charytatywnego pomagali Olafowi. Chłopiec ma rozszczep kręgosłupa. Potrzebujemy tylko rehabilitację, tak? To, co jest potrzebne, to jest ten niedowład kończyn dolnych. No i cały czas jest potrzebna rehabilitacja, żeby to po prostu pomogło mu w chodzeniu. No to nie chcę. Zmęczony już jest. Salutki dzień, prawie też jesteśmy tutaj. Także też jest zmęczony. Bohaterką pikniku była także Hania, która od urodzenia cierpi na wodonercze. W obecną chwilę Hania ciągle przyjmuje leki. Jak na razie stan jest stabilny. Przed dziewczynką jednak kolejne 3 operacje. Zmniejszenia pęcherza i na ostatnich badaniach wyszło, że Hania ma nieprawidłowo wykształcone narządy moczowe. Czyli trzeba będzie wycinać jej i wstawiać cewniki. Podczas pikniku charytatywnego HOP pieniądze były zbierane także dla Piotrusia, który obecnie jest w szpitalu i czeka na operację. Cała trójka bardzo potrzebuje pomocy, bardzo potrzebuje naszego wsparcia, nie tylko na leczenie, ale przede wszystkim na rehabilitację. Stąd ci wszyscy ludzie tutaj spotkali się po to, żeby dołączyć się i wrzucić ten przysłowiowy grosz na to, żeby pomóc naszym wspaniałym bohaterom. Krośnianie i tym razem nie zawiedli. Na leczenie dzieci zebrano ponad 40 000 złotych.